Witam wszystkich bardzo serdecznie po jednym samym odcinku Suicide Guy Deluxe Edition. Zostało nam naprawdę bardzo mało map w Suicide Guy'u. Pozostały nam 4 i zagramy sobie te ostatnie 4 mapy. Nie wiem, czemu tu mapy nie ma, bo tak zazwyczaj jest stolik za stolikiem i tutaj nie ma, o, tutaj nie ma mapy żadnej. Nie wiem czemu, tak jakby zabrali, a może to być jakaś tajemnicza specjalna mapa, którą jeszcze odkryć w jakiś sposób. Kto wie? No bo zaczynamy sobie tą mapkę z balonem wielkim. Czekajmy ta mapa, bo prawdopodobnie ona będzie w powietrzu. Właśnie, o to mi chodziło, wow, ale kozak. Ej, czy ja latam w powietrzu? Tak, ja latam w powietrzu. To jest miasto, to jest po prostu takie wielkie miasto, tylko że nie wiem, jakoś United States, America, coś takiego. A my sobie latamy balonem nad tym. Nie wiem, czemu tam tyle ptaków lata. To jest bardzo dziwne. Jest tu dość cicho. Ja zmieniłem grę na angielski, bo myślałem, że jak zmienię na angielski grę, to naprawi mi się to. Nie wiem, czemu te radia mi nie działają, naprawdę. Ale to dużo chyba nie traciłem, bo no i tak byłoby pewnie denerwujące, zakładam. Mamy tutaj klocka, który mogę podnieść i rzucić. Czy mogę rozbić nim szybę? To nie może być takie proste, co nie? To nie może być takie proste. Nie, no oczywiście nie. Ta szyba jest takie super mocna pewnie. To są jakieś walizki, których podnieść już nie mogę. No, szkoda. Dobra, to mam tyle. Jesteśmy jakichś wynalazców? Tak mi się wydaje przynajmniej. Nie wiem, to nie wygląda taki zwykły balon. Okej, czy ja mogę sobie naprawdę wyjść tak po prostu na dach? Nie. Okej, dobra. To może nie jest dach, ale... Co to jest? Czemu tu jest szkło? Czy nie powinno być tak, że nie wiem... Tu powinno być w środku, czy coś? A nie tak po prostu? Tak metal, szkło i tyle? Nie mam pojęcia, nie wiem, jak działają balony, szczerze. Nigdy się nie zastanawiałem i chyba... Nigdy nie patrzyłem w sumie. Jak właśnie wyglądają. Dlatego tego nie wiem. Więcej klocków. Ej, o co z tym chodzi? Bo rzucę te klocki na dół, bo zgaduję, że one do czegoś będą potrzebne mi. Do czego to nie mam zielonego pojęcia. Ale zaraz pewnie ogarniemy do czego. Tam jest coś innego, tam coś leży, muszę to podnieść. A, to statuetka. Okej. O, tak, statuetka piękna, dobra. Mamy tu następny klocek, czyli mamy już 3 klocki. Zobaczcie jeszcze na górze, żeby jakieś klocki, bo nie zauważyłem. Macie tu klocki, jest klocek, no dobra. Serio, muszę zbierać te klocki? Dziwne trochę, dobra. Biorę więcej klocków, pyk, więcej klocków, pum. Wszystkie klocki, tam jeszcze zostały jeszcze jakieś klocki. Będziemy mieć ich, ile? 7, 8, coś takiego? Tylko, że po co? Dobra, pyk. No bo nie ma tu innej opcji żadnej, nie widzę, żeby to coś innego udało się zrobić, bo tu nie ma nic, jest pusto. No, biorę te klocki ze sobą, nie, na półce wezmę tylko jeden, albo do, rzucę wszystkie na dół. Dobra, rzucę wszystkie na dół sobie. To coś dziwnego, jest, co to? A, jakieś tekstury. Przez chwilę wziąłem, że to jakiś robak, jest, sobie się czołga jakiś robak po balonie. No, rzucamy te klocki. Jak jesteśmy tutaj, to możemy sobie obejrzeć, jak to wygląda z góry. Jopitole, to jest strasznie tak wysoko być. Patrzcie, jak to stoi w ogóle w miejscu, sobie się nie rusza, nie? To śmieszne wygląda. No to jest sen, nie możemy tu lekkich wyciągać. Znaczy no... Teoretycznie musimy, ale twórcy mają wytłumaczenie, to cel, nie musimy zrobić, to chcemy, to się nie musi ruszać wcale, to sen tylko, hehe, no właśnie, oni mają takie coś, dobra, biorę tego skina, nie wiem, co mam zrobić, serio, gdzie mam to coś zrobi? Ja lecę do przodu, czyli to się jednak rusza, what, ale jestem debilem, naprawdę, ja myślałem, że to się nie rusza, okej, bo mogę sobie z tym sterować, ale się z tym dziwnie steruję, dobra, ale... Po co ja tym steruję? Ty, może te klocki nie były do niczego potrzebne, ja muszę się rozbić o jakiś wysoki budynek może. Ta, ja muszę się rozbić o budynek jakiś wysoki, ja nie wierzę, ty... O, tam jest wysoki budynek, dobra, chodźmy do tego budynku. Leci do przodu. Tak, musimy się o budynek rozbić, a ja sobie klocki zbierałem, no nie, no co jest? Czy ja teraz jestem budynek? Czy on nie jest? O, to jest chyba najbardziej... Taki budynek wysoki ze wszystkich. Jeżeli już o coś ma się rozbić, to o ten kawałeczek taki, widzicie co jest tutaj. Dobra, trochę w prawo, o właśnie. Trochę w prawo jeszcze, trochę w prawo. O. Trochę w prawo. Nie, no ja się nie rozbiję, przecież nie, jestem zbyt wysoko jestem. What? To po co ja mam latać tym statkiem i ogarniam? Dobra, zresetowałem level, ponieważ wiem już co trzeba zrobić na tej mapie. To co trzeba zrobić, to wlecieć musimy sobie w te oto ptaki. To jest właśnie to, co musimy zrobić. O, okej, one, co one robią? Co wy robicie, ptaki? Co wy robicie, ptaki? Co one robią? Dobra, wjeżdżamy w nich, ostro w nich wjeżdżamy. O kurde, co jest? Co jest? Co tam się stało na górze? Dobra, idziemy tam na górę, co tam się wydarzyło? Otwier... Jopitole, wbili mi się do tego!
Co jest? What? Nie, powietrze wpada. Dobra, czyli tak musimy pełnić sam błysł. Okej, musimy przebić nasz balon i te klocki to nam chyba do tego, żeby je odepchać. Okej. Mogę tam popatrzeć, tak tam jest dziura normalnie. Mogę się poprzeglądać. Czy my spadniemy sobie teraz w dół? Ale jak tak powoli będzie nam chyba spuszczać się powietrze, to my tak wolno chyba spadniemy w dół. Nie, tak będziemy opadać powoli. Chyba tu chyba trzeba uderzyć, tak? Trzeba uderzyć już. Chyba, gdzie jeszcze mam te ptaki jakieś? Tu jeszcze jakieś są. No chodź tu ptaku. Pyk. I co, to tyle? Tam jest jeszcze jeden, dobra. Czy my spadamy już w dół? Tak średnio chyba, nie? Nie trzymamy się póki co, dobra, jest git. Dobra, czyli musimy pewnie odpowiednią ilość tych ptaków rozwalić sobie tutaj, żeby coś się w ogóle wydarzyło, nie? Pyk, dobra, bierzemy wszystkie, kurde, ile ich tutaj jest na górze. No, tu musisz rzucić w nich, pyk, dobra, dawaj to. I teraz jeszcze tego. Pyk. U kurde, tego tu nie wiem, czy trafię w ogóle, z daleka. No, będę się skoczyć, dobra, uwaga. I pyk, kurde, to jest trudne. Pum. No, idealnie. Idealnie, o to chodzi. Daj mi tu wejść. No nie, daj mi tu wejść, no nie. No nie mogę tu wejść, no. Dobra, tędy. Niech będzie też drabiną, pójdę. A tu jeszcze jeden ptak jest, dobra. I tu jest ostatni ptak chyba już. Chciałem ptak, jesteś ostatni. Pyk. Dobra, na niego też muszę. A, mogę stanąć sobie na klocek i rzucić klocek. A nie, to nie jest tak wysoko, że nie mogę. Pyk. No, udało mi się, dobra. Za tyle chyba, więcej nie ma. A nie, gdzieś słyszę. Tu jest gnój, dobra. Pyk, tyle? Tam jest jeszcze jeden. Ile ich tu jest, tych ptaków? Zobacz, my spadamy w dół już. Naprawdę, tyle dziur mamy, jeszcze w dół nie spadamy. Co tu się dzieje w ogóle? To jest dziwne. Dobra, ty chodź, ptaku. Pyk, dobra. I to już wszystko. Więcej nie ma ptaków żadnych. Spadniemy w dół teraz? Dobra, wydaje mi się, że musimy... Chyba jeszcze większą ilość ptaków zabrać? Czy tu jest więcej ptaków gdzieś? Tak średnio. No może musimy... O nie, obniżyło nam poziom! Patrzcie, obniżyło nam poziom! Dobra, naprawdę musimy coś... Naprawdę musimy to zrobić. Naprawdę musimy wlecieć w budynek. Ta gra jest powalona jakaś. Ta gra jest powalona. Przecież tak nie można robić. Ja nie będę mówił, o co chodzi. Nie będę mówił, o co chodzi. Ale tak nie można robić po prostu. Czemu to gra dodała? Przecież oni wiedzieli, co dają. Oni zdawali sprawę. Jeżeli to przez pomyłkę był po prostu taki pomysł mieli tak randomowo, okej, ale jeżeli oni... Nie ma, nawet szkoda, ale ci co wiedzą, o co chodzi, to wiedzą. Ci co wiedzą, o co chodzi, to wiedzą. Dobra, padamy już, niech będzie. Pyk! Pum! Okej, tekstury w nas wleciały. Super. Wspaniale! Dobra, jaka mam następną misję? Co to jest? Jakaś beczka? No, chodź o tej beczki, to był tak SpongeBob, ale zaraz się nie SpongeBob. Okej, to mi się jednak podoba! O kurde, jakaś maszyna! Ciekaw, do czego może być to chyba teleport jest, wiecie, nie maszyna do mutowania. Tam był statek kosmiczny, Czy ja? Okej. Oj! Ma? Gdzie jestem? Gdzie jestem? Co się tu dzieje? Dobra, tu jest jakaś tuba. Nie, do niej wejść nie mogę. Poduszki. Chcesz poduszkę może? To są dziwne dźwięki. Czy ja jestem w powietrzu? Czy ja latam? Czy to jest jakiś dziwny powietrzny świat? Ty, ale kozackie byłoby mieć taki teleport. I tak do innych światów się teleportuje. Się... to było dobre. I włączę jeszcze raz, co się stanie? Uwaga! Pyk! Gdzie będę teraz? A! Jestem tutaj, dobra. A, ja tutaj wybieram, gdzie idę. Dobra, zanim teleportujemy się jeszcze raz... Co to? Co to? Ej! Tu coś było. Co tam było? Tam coś było. Lol, nie wiem, co to było, ale coś to było, nie? Czy mamy tu coś więcej? Na przykład statuetkę! My tam na górę musimy pójść jakoś. A, ja wiem, co muszę zrobić. Ja muszę znaleźć miejsce, gdzie będzie skrzynka. Wziąć ją tutaj, teleportować się ze skrzynką, wziąć tą skrzynkę tutaj i dzięki temu mogę wejść na górę. Tak muszę zrobić. Dobra, to robimy. Okej, dobra, wybierzmy sobie jakieś miejsce. Dobra, pustynię. Weźmy sobie pustynię. Tylko czemu to tak jakby nie działa trochę? No, musimy na 3-4, nie? Teraz, pyk, wchodzimy do pustyni.
Zobaczcie, że będzie baza alienowa. Co to będzie? Pustynia. Ale fa... Okej. Okay. Czy ja już nie wrócę? Czy ja już nie wrócę? No nie, no tu nie ma prądu, jak ja mam to teraz ogarnąć? Jo, pitole, to jest kosackie, ty! Dobra, co muszę tu zrobić? Co jest tutaj? Mogę wejść na to na górę? O, tutaj, co jest za tym? Za tym nic nie ma na górze. Czym ty jesteś? To samo było u mnie w bazie chyba, ale nie jestem pewny. Dobra, otwieram to. O nie! Zepsułem! Nie! Ej, halo! Zepsułem to, jest tam na górze wejście jakieś? Nie ma chyba na górze nic. Pyk, nie, na górze nie ma. No, czemu to jest zepsute? Nie, zepsuli mi! No, wezmę to ze sobą, wiecie, wezmę to ze sobą, może się coś przyda. Biorę sobie to tutaj i spadamy stąd, dobra. Możemy wrócić, o tyle dobrze, możemy wrócić, jest dobrze. Okej, okay, spróbujmy teraz do bazy alienowskiej, tak? Baza alienowska, poczekajmy jeszcze, co zrobi baza alienowska. I teraz baza alienowska, pyk! Wchodzimy! Co? Czemu tu jestem? Dobra, może ja wezmę te poduszki ze sobą. Może ja je wezmę. W ogóle, co to robią takie fajne poduszki białe, takie fajne? Kurde, ciekawe, czy jakieś dobre jakości poduszki są. Jak chcę takie dobre jakości poduszki, to ja bym wziął. Przygarłem takie poduszeczki. Co z tego, że nie mam miejsca pewnie na łóżku na tyle poduszek, ale wziąłem je wszystkie i po prostu leżą na nie. Wziąłem te poduszki, dobra. Biorę je wszystkie, nie wiem do czego mi one, ale biorę je, spadam do domu. Pyk, free poduszki. Wyobraźcie sobie, że macie taki teleport, typacie się, tylko kradniecie te rzeczy i za potem do chaty bierzecie, to byłoby kozackie. Dobra, ja muszę wziąć te alien plany. Dobra, czy ja po prostu muszę namierzyć na to? Raczej nie. No, alien plan... No nie, nie mogę wejść, no poduszka mi zasłania, poduszka i stąd. Dobra. Gdzie ja jestem? O kurde, to jest ta alienowska planeta chyba. Jopitole, dobra, co tu jest? Ja muszę spać w dół, tak? Zgaduję. Czy ja mogę... Tam weź, kurde, spadam. Dobra, tam nie powinno nic być. Tu muszę coś mieć. Coś muszę zdobyć, ale nie wiem co. Zakładam, że jakiś kryształ pełnię, żeby podpalić to coś. Ale dźwięki tu są, wow. O kurde. Alienowski już? Mam broń! Co? To miał być laser. To miał być laser. No nie, no. To miał być laser, no. Co jest? Czemu mam wodę? Jakiś pistolet na wodę, no co za... No dobra, dobra. Jest tu coś dalej? Nie, to nic dalej nie ma. Czy muszą takie dźwięki, jaki... Ojo, ojo, ojo. Takie dźwięki, to za... Niech z jakiegoś kościoła nie ma coś takiego. Dobra, ale... Nie powiem, że fajne, tylko... Czemu jest tam laseru, tylko pistolet na wodę? Dobra, czy ten pistolet na wodę działa na te kryształy, może? Nie, ale... Mamy wodę! Zawsze coś, nie? Chyba nawet nieskończoność tej wody mamy, nie wiem jakim cudem, ale... Tak jest. Dobra, zobaczmy, czy może ta jaskinia coś ukrywa, więc tutaj prawdopodobnie nie ukrywa. Nie powiem, że... Przykarą by taki pistolet na wodę, macie free wodę, nie płacicie za wodę już więcej nigdy. I mówicie sobie... A! Tak, to działa, no dobra, ale... Na co mi pistolet na wodę? Dobra, odpalmy może na razie o to, pyk. Wracamy i... Może ja muszę... Oblać poduszki? Oblewamy te poduszki? Nie, poduszki się nie oblewa, ale co jak obleję to? Zepsułem? Nie, nie zepsułem. Czy ja mogę obleć cokolwiek i... Co to jest? Skąd to tu się wzięło? A, to jest chińskie żarcie po prostu, what? Co to robi chińskie żarcie? To ja nie wiem. Dobra, czyli to było chińskie żarcie, a po prostu ja wywróciłem jakoś, nie wiem. Zróbmy może tak, że ja wezmę te poduszki i może ja będę w stanie poduszkami tu się dostać. To jest pomysł. O, na poduszki. Naprawdę podsadzę się poduszkami, naprawdę. Podsadzę się poduszkami. Nie wierzę w to. No, zróbmy to równo, żeby nie zapadło się. Tak, ja będę mógł normalnie na poduszki wejść, 100%. Nie wierzę w to. Z każdej tej planety musiałem coś wziąć. Dobra, pyk, poduszka. Więcej poduszeczek. Pyk. Te poduszki są dość wysoko. Teraz muszę coś zbudować pod nie, żeby móc wskoczyć na nie jeszcze. Na przykład tak. Czy mogę na nie wejść? Nie, tak średnio. Dobra, czyli muszę zrobić o tak. Pyk. Ty poduszka idź na górę, dobrze. O, poduszka na górę. Pyk, dobra, git. I teraz mogę... Teraz... No, co jest? O, dobra, skoczę. Teraz mogę wyjść na górę. I teraz do wulkanu musimy pójść. A, potrzebuję tych dwóch itemów. Ciekawe, jak te itemy mogę to rzucić. Mogę to strzelić tym? Mogę.
O kurde, ale fajne. Mogę normalnie rzucać tymi rzeczami. Dobra, uwaga. Pik! No i teraz możemy wejść na górę, na spokojnie. Dobra, skocz. Pik, dobra, jesteśmy, teraz tak. To dajemy tutaj. Pik! A, tutaj strzelamy tym. Woda! O co to chodzi? I bum! Otwarte mamy wulkanu. Ale to jest fajne, podoba mi się ta mała ta łamigłówka. Bo idziemy do wulkanu, zdecydowanie. Jakby na wulkan. No, a kiedy wulkan będzie? Co jest? Gdzie jest nasz wulkan? Włącz wulkan. Halo. No, może byśmy kliknąć po prostu? Zobaczmy. Uwaga! Uuu, jesteśmy w wulkanie! Co jest w tym dole? Mogę tam skoczyć? Ło, coś tam dole jest? Czy... gdzie tam mogę pójść? No, a tam... aha, to jest woda po prostu, jesteśmy w takiej po prostu wyspie z wodą. Ja pytam, takie wulkany w Ralu są też, nie? Że one są po prostu w środku jakiegoś morza, oceanu, cokolwiek. I takie malutkie wyspy są, jedynie tylko wulkan jest. I coś jest, kurde, ale to potężnie i strasznie wygląda. To wygląda naprawdę potężnie i strasznie. Jupitol. Dobra, skaczemy, co? Uwaga! Skaczemy do wulkanu na 3-4! O kurde! Okej. Myślałem, że coś się stanie bardziej tak, stanie się coś ciekawszego, ale się nie stało się. No, następny quest, co my tutaj mamy? Mamy... o, daj mi przejść, a nie mógł przeskoczyć, kurde. Wtedy mogę. Mamy owce, chyba. Nie, to nie owca, to jest, jak to się nazywało? Nazwa tego, kurde, nie pamiętam. Kozioł, czy takiego, chyba tak, to był kozioł. Idziemy do kozła. Jesteśmy w kościele i... drzwi się same zamykają, otwierają. Panie, drzwi, proszę. Oj, przepraszam. Nie chciałem aż tak mocno. Drzwi. Co jest z tymi drzwiami? Pyk, 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 pyk. Ale fajne, dobra. Co my tu mamy? Nie powiem, że jest to bardzo ładnie. Jest to naprawdę... cześć, kosku. Cześć. Ej, to jest dziwne. Czy my będziemy robić coś dziwnego? Czy będziemy jakąś ofiarę robić? Nie mów mi, że będziemy jakiś fair robić. Czemu będziemy fair robić? No, co mamy tutaj? Evocatrus et saludos. What? Czy na pewno kościół jest? Co to jest na pewno kościół? To chyba nie kościół, wiecie, tu nie ma krzyża. Czy jest tu krzyż jakiś, cokolwiek? Jest, czyli to kościół. Okej. Okay. No dobra, zapalniczka. Okej, to wydaje się interesujące, do czego nam ta zapalniczka jest. Proszę bardzo, panie zapalniczko, poczekaj tu na mnie w tym oto miejscu, bo wydaje mi się, że się ta zapalniczka przyda. Chyba już jestem pewny, co się będzie działo, chyba jestem pewny. No dobra, niech będzie. Nie do końca będziemy chyba kościelne rzeczy robić, chociaż wydaje mi się, że kościół kiedyś takie rzeczy mógł robić chyba. Wydaje mi się, że ofiary były chyba, nie? Czy coś takiego nad przez kościół. Dlatego... no ale ten metal, który tam jest, to trochę taki znak zapytania malutki, taki wiecie... metal? To jest raczej coś innego. Czy ja mogę ten pójść, czy nie za bardzo? Nie, ten nie mógł być. Do czego są te skrzynki? Tu jest jakby przejście, jakbyś tam szło. Czy ja muszę... A nie, może jednak nie muszę tutaj nic robić. To jest po prostu statuetka. Zrobili takie osobne miejsce na statuetkę? Dobra, dawaj. Aha. Okej. Okay. Typo uprawiający jogę, czy tam cokolwiek, co siedzi po prostu, odpoczywa se. I to ma mieć jakiś ten, nawiązanie do tego, co robimy. No nie wiem, wydaje mi się, że będziemy krzywdzić niewinne stworzenie. To tyle mi się wydaje, że będziemy robić. No ale dobra, no to sen, nie? To oczywiście w snu się chyba nikomu nic nie dzieje. Tak, przynajmniej mam nadzieję, że jest. O, to co? Ale promienie, kurde, co to? Czy ja muszę te promienie rozwalić, żeby one wpadły tam? Chyba, ale... jeżeli tak, to nie wiem w jaki sposób. Mogę użyć tego. Na przykład, czy ja to zbiję? Uwaga, pyk! Nie zbiję tego. O, nie zostało mi tam. Dobra, co musimy zrobić, bo ja nie jestem pewien teraz, serio. No i cię podpalę. Masz, palę cię. Chcesz się podpalić? Podpal się. O co chodzi? Okej, okay. Nie to nie.
Nie lubisz zapalnić, jak rozumiem. Masz, zjedz sobie. Ty, ale gdzie mam odpalić o to? Czy to w tym się odpalał tutaj, o? Jeżeli tak, to jeszcze nie wejdę przecież. To nieźle. Dobra, chyba rozumiem, o co chodzi. Bo tam jest, widzicie, otwarte okno, nie? I te skrzynki do czegoś muszą być. Wydaje mi się, że skoro tam otwarte okno jest, a mamy skrzynki, po których da się wejść, to my powinniśmy wejść tu na górę właśnie. I teraz co? No, trzeba wejść chyba po prostu tutaj. O, uwaga, w ten sposób właśnie pyk, dobra. Idziemy dalej. I okej, okay, chyba już... O, ogarniam. Co chodzi? Czemu tu było takie światło? Czemu to było tutaj? Czemu takie? Okej. Dobra, to weźmy sobie tutaj, co nie? Tą kasetkę chyba da się włożyć tutaj. Nie jestem pewny. Tak można, tylko że z jakiegoś powodu nam nie działa to tak czy siak, więc nie usłyszymy sobie muzyki, niestety. Ty tutaj idziesz, co nie? Idź sobie tutaj. Koźle, a my użyjemy tego, żeby tutaj pyk, podpalić sobie światełka. I co się teraz wydarzy? Co się wydarzy? Okej, okay, on nadal... Nadal nic się nie dzieje. Może trzeba iść... Mam nadzieję, że nie będę musiał krzywdy mu robić. Chyba będę musiał mu robić krzywdę, tylko w jakiś sposób... A, nie, muszę to przyznać, no tak, uwaga! O kurde! Co jest? To ja może... Pójdę sobie, okej. Ja może sobie pójdę, baw się dobrze. Nara. Trochę się zrobiło ciemno na dworze. O nie. Dobra, musimy do niej pójść, tam nie ma co się bać. Chodźmy do niego. Skocz mu na łeb po prostu. Skocz mu na łeb. Kość do gnoju. Ale ci wolny, gościu. Pik! Nie wiem, co się stało. Chyba go zdjęliśmy, nie jestem pewny. Dobra, została nam ostatnia misja. I to jest jakiś wieżowiec. Chyba to jest ostatnia, nie jestem pewna. Może jeszcze to jest ostatnia misja, jaka jest obecnie w grze. Zobaczymy, okej. Okay. Jesteśmy w jakimś wielkim... Może nie o tyle, znaczy to jest wieżowiec, nie? Ale... O, to jest to nasze piwo, które spada nam. Okej, okay, jesteśmy pewnie w jakimś apartamentowcu, tak, to jest jakiś apartamentowiec. Zobaczmy, co tu chodzi. Tu na starcie nic nie ma. Okej. Okay. Ja po prostu chciałem po prostu skoczyć, to, ale nie róbmy tego pójdę, nie? Bo tu na pewno coś jest do... Co to jest? To? A to śmieci są! Co tu śmiecie tak latają? Co powaliło was? What? O kurde, czemu to jest zatkane? To ja nie wiem. A nie, to jest to miejsce z... To jest to miejsce z pierwszego tego... Odcinka z pierwszej misji. Co to? Czemu to jest przezroczyste w ogóle? Jak podnoszę, to jest przezroczyste, jak tako jest, to nie jest przezroczyste. Okej, to dziwne. To jest jakiś... kapelusz? Nie wiem, o co chodzi tutaj, naprawdę, nie rozumiem. To? Nie wiem, kto to? Chodźmy na górę, co jest na górze? Okej, o co tu chodzi? Co jest? Jakiś creepy to się wszystko wydaje. Czy to jest głębia naszych snów? Czy my... dotarliśmy do centrum naszych snów? O kurde, ej, to jest kozackie. Coś tu się zdecydowanie zrobić, co jest to? A śmieci po prostu. Ja muszę zebrać te śmieci, na przykład bloknąć się w ten sposób. Tak, ja muszę zablokować je, dobra, blokujemy te śmiecie, żeby nie mogły odejść, dobra, tu jest więcej śmietników, czy mogę zebrać te? Też mogę to zebrać, dobra, blokujemy je wszystkie, nie będzie przejścia, nie ma śmietniki, nie będzie przejścia żadnego, nasze śmietniki, śmiecie, dobrze, odbijamy je, ale nie wiem, czy to coś tam da, czy nie da, teraz jest hit, a, znaleźli się dziurek, no i jedna. Pyk, teraz nie ma dziury. Jak przyjdziecie, co? Pokaż. Ole się odbił. Dobra, ale nadal nie wiem, o co chodzi. Jakbym wziął to bliżej. Na przykład tutaj. O, mogę to zebrać? Nie mogę. No, a wiecie co? Po prostu skoczmy i zobaczmy, co się stanie, jak skoczę. Pyk! Uwaga,
co? Latam! Latam! What? Co jest? Ja latam! Jakiś typ od... latam, no typo. O kurde, mogę sobie latać. Siema gościu, poddał mi latanie ten gościu, co jest? Dobra, okej, już skończyło mi się latanie. Siema! Co tam kumplu? Siema kumplu! Czym ty jesteś? Ty jesteś moim kumplem? Czy co, o co chodzi? Czy jesteś kimś złym? Wydaje się zły, wiesz? Wydaje się nawet bardzo zły. No dobra, zróbmy tak, że rzucę w ciebie... Pyt ty! I co teraz? Co ty robisz? O, tam przecież się odblokował! Dobra, co ten przecież robi? Czy ja muszę go pokonać po prostu. O kurde, o, parkour mamy! Dobra, nie ma co chodzi, ale chyba muszę stanąć mu na głowę. Pik! Dobra, o nie, teraz pojedynek robimy z nim, dobra! Czyli o to chodzi, dobra, uwaga, pik! Pum, dostał, dobra, i jeszcze raz lecimy. Co to? Czy to jest jakiś mój koszmar po prostu, który robi tak, że przez niego mamy koszmary? I my musimy go podnieść, nie będzie mieć koszmarów. Możliwe, dobra. Robimy to, idziemy do niego. Kurde, takie parkury teraz zaawansowane są. Pum, pum, nie! Co się stało? Jakim cudem? No jeszcze raz. Czy on tam będzie siedział tak dalej? Tak on siedzi dalej, tak. Dobra, odpalam. Muszę zrobić szybko, bo to nie da się robić nieskończoność. Pyk, pyk, pyk. Dobra, i lecimy na niego. Pum! Przyszło mi się, że krew z niego poleciało. Dobra, jeszcze raz. Dawaj, stań w miejscu. Pum! Kurde, trafiłem. Jeszcze raz. Pum, no nie, co ja robię? Pyk! Nie, nie trafiłem! Nie, mój śmietnik poleciał na dół! Dobra, już tutaj. Pum! Uniknął mi śmietnika z tego! Dostań miejscu. Dostań miejscu. Dobra. Nie będzie łatwo go trafić. Kurde, co on robi? Unika mi rzeczy moich. Nie, śmietnik mój. Chodź tutaj. On lata szybko, ten typo. Teraz! Pum! Dobra, robię to jeszcze raz. O co to? Co tu chodzi? Nie ogarniam tego. Pyk, no idziemy, skoczyć mu na głowę jeszcze raz. Dobra, tym razem tak safe, bo tu nie jest ładowa. To mogę sobie skrócić, już to mogę sobie skrócić. Tędy mogę pyk. I teraz mogę na niego skoczyć razem. Boom! I pokonaliśmy go! Get rid of your worst nightmare. Tak, czyli pozbyliśmy się naszego największego koszmaru. Okej. Ale mamy kapelusz jakiś kozacki. Chciałem z tym kapeluszem zrobić. Co to tyle? Czy ja mogę zrobić tak, że wezmę to i rozbiję, tak? A, nie mogę. Okej, no to w takim razie chyba skaczemy, nie? Skoczmy sobie. Tak, możemy skoczyć teraz, o kurde! I co, to koniec gry? Udało nam się pokonać nasz największy koszmar i... Otworzyło nam się to. Dobra, to idziemy do... Trochę mnie martwi ten samochód, nie? Bo... prawdopodobnie moglibyśmy zginąć od niego. Zanim pójdziemy do tego piwa naszego, tak? Zobaczmy, co jest tutaj. Widzę, że totalnie nic tu nie ma. Pusto. Myślałem, że coś ciekawego się znajdzie, ale widzę, że nie. Dobra, to idziemy do tego piwa. Czy dać się potrącić? No mogę spróbować, co się stanie. Beer Hero. A, czyli o to chodziło. Dawaj! Podniosłeś to dobrze! Dał radę! Oj, moje cenne piwo, kurde! Tyle musiałem się namęczyć, żeby tylko piwo zapaść, nie wierzę w to. I piję, jeszcze brudzi sobie całą brodę. Cały czas, co za typo. O, super, wspaniale, to zadowolony z siebie jesteś. Zadowolony z siebie jesteś, dobra. Niech będzie. Co? A, idzie spać dalej. Okej. Okay. Wspaniale. I co, znowu ci upadnie piwo, zakładam? A game by Fabio Ferrara. Okej, okay. Czemu tak się dziwnie? A, bo ja się ruszać mogę. Dobra, to znowu nie działa, więc nie wiem, co to jest. I ten napis, ale fajnie, napisy to z dołu do góry. Ej, fajnie to zrobione. Ej, naprawdę jest super zrobione. Thank you for playing. You've unlocked a new camera filter in the options menu. Okej, okay, mam jakieś nowe opcje. Special thanks. Okej, okay, no to było na tyle w naszej grze Suicide Guy Deluxe Edition. Jeżeli wam się podobało, zostawcie lajka. Jeżeli macie pomysł na inne tego typu gry, które chcielibyście zobaczyć na moim kanale, to napiszcie w komentarzu. Prawdopodobnie w tej grze są jeszcze jakieś bonusowe levele, więc jeżeli będą, to pokażę wam je. Ale teraz, dziękuję wszystkim za oglądanie! Bye bye!